Kościół świętej po przerwie. Wszyscy obecni. Widzimy, że sąd postanowił na zasadzie artykułu 357 prawie pierwszy w okresie postępowania karnego wyrazić zgodę na rejestrację w pracy w dniu swojego posiedzenia. Teraz zostały spełnione ocenie są przesłanki. Stanowi ten przepis. W szczególności ocenie są wykonane za tym zgodę ustaliony interes społeczny. Ten interes strony, w szczególności w tym przypadku żalącego, nie przysięga się takiego decyzji sądu. Interes prywatny żalącego nie sprzeciwia się takiej decyzji sądu. Dobrze. Kamera włączona. Tak. Chciałem tylko jeszcze raz Państwa poprosić. Mam nadzieję, że bardzo ostatnio Państwo w żaden sposób nie zakłócali. Na pewno nie będziemy. Proszę nie zabierać głosu bez zgody sądu. Proszę nie komentować tego, co się dzieje w trakcie posiedzenia. Dobrze. Wracając do tej sprawy. Z tego, z tej sprawy. Przed rozpoczęciem. Przed rozpoczęciem. Dobrze. Przed rozpoczęciem referatu, tak. O głos poprosił pan pułkownik Paweł Grodziński. Proszę, panie. Proszę Wysokiego Sądu, zważywszy na charakter sprawy i osobę, której postanowienie odmowy wszczęcia śledztwa dotyczy, składam wniosek o wyłączenia prowadzenia niniejszej sprawy pana sędziego przewodniczącego. A dlaczego? Otóż postanowienie z 16 grudnia 2011 roku pan podpułkownik Michał Żalik odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu pułkownika Janusza Koluta poprzez nierozpoznanie w ciągu 3 dni, zgodnie z treścią artykułu 254 paragraf 1 kodeksu karnego, wniosku podpułkownika Mariusza Lewińskiego o uchylenie zawieszenia go w czynnościach służbowych sędziego, przez co otrzymał on bezprawnie pomniejszone uposażenie i tym samym umyślne działanie na szkodę sędziego podpułkownika Mariusza Lewińskiego. To jest to przestępstwo artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Pan sędzia przewodniczący, dawno to było, ale nie tak dawno, żeby o tym nie pamiętać. W 2006 roku był moim obrońcą z wyboru w sprawie dyscyplinarnej, której przewodniczył pan pułkownik sędzia Janusz Kołut. Bezsprzeczne jest, że pan pułkownik sędzia Janusz Kołut nie miał racji. Proszę Państwa, z wyboru w sprawie dyscyplinarnej miałem obrońcą, tak, z wyboru, w tej sprawie, której przewodniczył sędzia pułkownik Janusz Kołut, tak? Janusz Kołut. Pan pułkownik Kołut nie miał prawa być przewodniczącym składu sądu dyscyplinarnego, albo po pierwsze był już prezesem sądu dyscyplinarnego Wojskowego Sądu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Poznaniu. A powtórę, nie miał delegacji do orzekania w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Sądzie Dyscyplinarnym w Warszawie. W czasie, kiedy pan przewodniczący, podpułkownik Marek Wał, był moim obrońcą z urzędu, poinformowałem razem z pułkownikiem Piotrem Raszkowskim, prezesem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, o przestępstwie. Już moment, nie moment. Nie mam nic do tego.
O przestępstwie oszustwa i oświadczenia nieprawdy w dokumencie popełnionym przez pułkownika Janusza Koguta i byłego prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Pułkownika Sławomira Puczyłowskiego. Oświadczenie nieprawdy w dokumencie popełnionym przez pułkownika Janusza Koguta i byłego prezesa Wojskowego Warszawy, pułkownika Sławomira Puczyłowskiego. Pan sędzia przewodniczący razem z panem pułkownikiem Piotrem Daszkowskim szczegółowo poinformowali mnie, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach. Gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach? Pułkownik Janusz Kogut i pułkownik Sławomir Puczyłowski dopuścili się oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumencie. Chodziło o przedstawienie w oddziale gospodarczym. Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie rozliczenia delegacji służbowej za pobyt na szkoleniu sędziów sądu wojskowego. Koszty tego szkolenia w całości ponosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym żaden z uczestników sędziów sądów wojskowych tego szkolenia nie ponosił żadnych kosztów. Zresztą w szkoleniu tym uczestniczył przecież i pan sędzia, i pan pułkownik Piotr Raczkowski. I obaj panowie poinformowaliście mnie, że nie przedkładaliście. Obaj panowie poinformowali mnie, że nie przedkładali oddziale gospodarcze. Oddziale gospodarcze. Żadnych dokumentów o zwrot kosztów. O zwrot kosztów. Poniesionych z uczestnictwem w tym szkole. Tak samo jak i inni sędziowie sądów wojskowych, którzy brali w nim udział. Niedługo potem, jak złożyłem w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa, i poświadczenie nieprawdy w dokumencie. Przez pułkowników Janusza Koguta i Sławomira Puczyłowskiego
pan sędzia Wala zadzwonił do mnie, do Krakowa. I poinformował, że nie będzie już moim obrońcą. Była to długa, szczera rozmowa. W tym miejscu jej treści nie będę przytaczał. Nie będę czytał. W niedługim czasie pan pułkownik Wala został wezwany w charakterze świadka do sądu dyscyplinarnego, którego składowi przewodniczył pułkownik Janusz Kowal. Sędzia Wala zdawał sobie sprawę z tego, że sędzia Janusz Kowal popełnił przestępstwo oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumencie i że złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa. Wskazanego wyżej. Przez sędziego Janusza Kowita. Przez sędziego Janusza Kowita. Sędzia Wala musiał więc wiedzieć, że pułkownik Janusz Kowal w tej sytuacji nie miał prawa zasiadać w składzie sądu dyscyplinarnego orzekającego w mojej sprawie. Sędzia Wala, wezwany w charakterze świadka, przed sąd dyscyplinarny, któremu przewodniczył pułkownik Janusz Kowal, zeznawał jednak w charakterze świadka, na okoliczności, o których dowiedział się jak mój obrońca. Jest to sprzeczne z artykułem 178 punkt 1 Kodeksu postępowania karnego. Nie będę wspominał o stronie etycznej tego postępowania. Bo jest ona oczywista. Wspomnę tylko, że to w oparciu o zeznania sędziego Marka Wali zostałem skazany przez sąd dyscyplinarny. A co znajduje potwierdzenie? W
treści uzasadnienia wyroku sądu dyscyplinarnego. Cytuję. Karta czwarta uzasadnienia. Sąd dyscyplinarny dał wiarę zeznaniem pułkownika Piotra Raczkowskiego, gdyż są one logiczne, spójne, zbieżne z zeznaniami podpułkownika Marka Wali. Pragnę przytoczyć jeszcze inny fragment uzasadnienia sądu dyscyplinarnego z karty 10. Dlaczego zostałem skazany na bardzo, bardzo surową karę? Otóż sędzia Janusz Kochut uzasadnił wymierzenie mi bardzo surowej kary faktem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwa, oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumencie. Cytuję. Składając prokuratorze wojskowej zawiadomienia o przestępstwach, jakich dopuścić się mieli, niektórzy sędziów pełniących służbę w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie. Proces, który odbył się przed Wojskowym Sądem Okręgowym, Sądem Dyscyplinarnym w Warszawie. W sprawie SD1/06, któremu przewodniczył pułkownik Janusz Kochut, był orgią we sprawie. W tej orgii uczestniczył podpułkownik Marek Wała. Zrobił to dobrowolnie. W tym czasie bowiem obowiązywał już zbiór zasad etyki zawodowej sędziów. I chociażby na tej podstawie sędzia Wala mógł odmówić składania zeznań w charakterze świadków. Miał też prawo i podstawę do tego, aby wskazać, że sędzia pułkownik Janusz Kochut nie miał prawa orzekać w mojej sprawie.
Tak się jednak nie stało. Wskazane okoliczności co do sposobu postępowania przez sędziego pułkownika Marka Walę. Każą mi wątpić w jego niezawisłość sędziowską. Mam prawo zadać pytanie. Jakiej nagrody będzie oczekiwać sędzia Marek Wala za rozpoznanie niniejszej sprawy w sposób przychylny dla pułkownika Janusza Kowuta? Tę przychylność już bowiem w przeszłości okazał. Wobec powyższego uznać należy złożony wniosek za pełny zasad. Dziękuję. Złożony wniosek za pełny zasadny. Dobrze. Panie prokurator, pani chciałaby odnieść się do tego wniosku o porządzenie mojej osoby? Pani będzie zajmowała stanowisko. Dziękuję, panie prokurator. Panie prokurator, pani pytanie świadcza, że w danym momencie prokuratura nie będzie zajmowała stanowiska w tej sprawie. Wniosek został przyjęty, zaprotokołowany. Sąd postanowił zakończyć posiedzenie dzisiejsze. Akta sprawy z wnioskiem rozumiem przez pana pułkownika Wojciechowskiego w sensie wyłączenia przewodniczącego działu rozpoznania tej sprawy zostaną przedłożone prezesowi sądu celem wyznaczenia sędziego, który ten wniosek rozpozna. Po dalszej czynności strony będą informowane. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo.